Witamy serdecznie. Jerzy Kulej. Andrzej Kostyra, proszę Państwa, gala bokserska w katowickim spotku. Ileż tu jest pięknych wspomnień związanych z boksem amatorskim, pamiętne mistrzostwa Europy, wspaniałe walki Andrzeja Biegalskiego. No dużo, dużo wspomnień, także walk zawodowych i dzisiaj zapowiadają się kolejne emocje, proszę Państwa, w głównych walkach wieczoru. Wystąpią Artur Szpilka i Damian Jonak. Ponadto znakomity, utalentowany Izu Ugonoch, Krzysztof Zimnoch oraz debiutant. Pierwszy raz go pokażemy dzisiaj. Utalentowany chłopak Cezary Samełko. No zobaczymy, jak on się spisze. Naprawdę dużo dobrego o nim słyszałem. Miał sukcesy amatorskie na Mistrzostwach Europy Juniorów, na Mistrzostwach Europy Kadetów. Będzie jeszcze o tym okazja porozmawiać. On się zmierzy w swoim debiutanckim zawodowym występie z Rusidem Sewimem z Czech. A ciekawie jesteśmy, jak się spisze. Na ringu jest już speaker Marek Matela. Zaczynamy od wagi junior ciężkiej, 4 rundy. Limit wagowy 90,7 kg wagi. Pojawił się również Grzegorz Molenda, sędzia ringowy. Do narożnika niebieskiego zapraszam reprezentant Czech Rashid Sevim. I za chwilę powinien się pojawić Sevim, to Czech. On trochę niespodziewanie się tutaj pojawił. Miał występować tutaj już Iri Zizer, bokser niemiecki, ale to jest biznesmen, on ma w Chin własne centrum sportowe, może tam trenować ktoś, kto chce trenować boks, boks tajski, fitness, jest właścicielem, prawdopodobnie zatrzymały go obowiązki. I już Sevim zbliża się do ringu. I już jest w ringu, bardzo doświadczony, 30 zawodowych walk, 14 zwycięstw, 16 przegranych. No, z takim bilansem to jest naprawdę trudny rywal dla debiutanta, dla Cezarego Samełki, 19-latka. Za chwilę powinien się pojawić w ringu. Cezary Samełko! Przypomnę, że Samełko jest wychowankiem Mazura Ełk, tak, klubu, gdzie mieliśmy olimpijczyka Leszka Błazyńskiego. No, jest... Mieliśmy jeszcze drugiego, Grzegorza Jabłońskiego. Miasto Sulu, tak. Klub, który ma dwóch, wychował dwóch olimpijczyków. Mazur Ełk. Podwójnego medalistę olimpijskiego. No właśnie, Leszka Błazyńskiego. Tak, wspominamy Leszka Błazyńskiego. Jego pamięć. Będzie to trudny pojedynek dla Szarka Samełki. Przeciwnik jest bardzo doświadczony. Ale te starty amatorskie na pewno mu pozwolą nawiązać równą walkę. I już Samełko jest w ringu, 19 lat, z nim trenerzy Paweł Strzecz i Fiodor Łapin. Pierwsza walka dzisiejszej gali,
relacjonowana już w Polsacie Sport. Przypominam, waga junior ciężka, limit wagowy 97,7 kg. Widzimy Samełkę. Tak jak wspominaliśmy, wychowanek Mazura Ełk, walczył też krótko w boksie Poznanie. Ciekawa kariera amatorska. Ciekawy też jestem, powiem szczerze, jak on wypadnie, bo jeszcze jego walk nie komentowaliśmy. Słyszałem tylko od Pawła Skrzecza, że jest chłopak dobrze ułożony, że jest to talent, ma duży potencjał. Był w zainteresowaniu kadry Samełko, był na obozach kadry. No tak, ale przegrywał tam z Michałem Olasiem. Młody chłopak przegrywał z Michałem Gerleckim. Zdecydował się na karierę zawodową. On pochodzi z bokserskiej rodziny. Jego trenerem w Mazurze Ełk był Tadeusz Biryło i wujek Tadeusz Bubienko. A brat Czarka, tego w zielonych spodenkach, Piotrek, to też amator, był mistrzem Polski kadetów. W ubiegłym roku zdobył mistrzostwo, brązowy medal mistrzostw Polski seniorów w boksie. Zobaczymy, jak się spisze w starciu z tym rutyniarzem. Paweł podkreślał, Skrzecz, że jest dobrze ułożony, że ma dosyć frontalną pozycję, że może z tego chłopaka coś być. Dopiero 2 tygodnie był na treningach u Pawła Skrzecza i Fiodora Łapina. No na pewno jest stremowany. Pierwsza walka i od razu debiut także telewizyjny. Walk amatorskich za dużo nie stoczył. 19 amatorskich pojedynków, 8 zwycięstw, ale miał sukcesy także międzynarodowe. Był wicemistrzem Europy kadetów w Lviv w 2008 roku. Tam w finale przegrał z Jesjaninem Epijewem 5-22, ale wcześniej znokautował w pierwszej rundzie faworyta gospodarzy Bułgara Manowa. Był również wicemistrzem Europy juniorów w Szczecinie 2009. W finale przegrał z Rosjaninem Jewgenijem Tiszczenko. No i teraz widzimy, jak walczy z doświadczonym Sevimem. No, zaczął bardzo dobrze. Najważniejsze to, że jest tym, który dyktuje, atakuje. Jeszcze troszeczkę za bardzo odkryty, jeszcze nie boi się tych ciosów, a w boksie zawodowym jednak musi pamiętać, o czym na pewno będą mu trenerzy przypominali, że w boksie zawodowym jest niebezpieczeństwo otrzymania silnego ciosu. Uwaga, lekko ciężka. Dobrze zaczyna lewym prostym. Kolejna próba Selima z dystansu takim szerokim ciosem. Ale jak do tej pory Samełko nie daje się zaskoczyć. I teraz atak dynamiczny, Samełko trafił prawym. Odczuł ten cios na pewno Selim. Będzie się ratował trzymaniem w takich sytuacjach. To jest rutyniarz. Walczy bardzo nieczysto. Te ciosy, które wyprowadza, to są takie na pograniczu faula. Proszę, głowa bardzo nisko, niebezpiecznie głową. No jest chaotyczny, troszeczkę jest zaskoczony, że ten debiutant tak dobrze jest do tej walki przygotowany. Nie ulega wątpliwości, pierwsza runda dla Samełki. Miał inicjatywę, dyktował warunki, atakował, zadał więcej ciosów, a więc 10-9 i posłuchajmy może, co mówi trener Łapin. Ten lewy albo przepuści trzeba w prawo unikiem, zaciąć od dołu prawą ręką, po dystansie skończyć lewą podwrótką albo lewą hakiem na dół, bo on się obniża tam. Presja z prawej nogi, prawą rękę wyciągasz jego lewą i tam już bijesz potem. Jak trzeba, to nawet do tyłu bijesz, bo on cię będzie chciał łapać. Widzisz jego lewą rękę? Widzisz, to na początku łyknęłeś, ale już powinieneś widzieć. No. Unikiem zrobić to, przepuszczeniem i od razu tam trzeba wbijać. On nie gotowy na uderzenie 2 razy tą ręką, tą samą rękę. Słyszeli Państwo uwagi trenera Fiodora Łapina. Zobaczymy, jak ten młody zawodnik, zaledwie 19-letni, będzie realizował te uwagi.
najważniejsze, najważniejsze, że atakuje, że właśnie nie wystraszył się rutyny. No i teraz cała seria czasu spadła na Sevima. Jeszcze przetrzymał to doświadczony rywal Polaka. I teraz jeszcze następny cios. No zobaczymy, czy będą ponowienia. Mówił trener Łapin, że rywal nie jest przygotowany na to, żeby to samo ręką zadać dwa ciosy z rzędu. Wspominał o tym, żeby atakować tułów, żeby z bliska próbować też zadawać prawy podbródkowy. No ja myślę, że powinien, tak jak zaczął pierwszą rundę, właśnie ładnie lewym prostym przygotować sobie akcję, żeby zadać, o właśnie, tak jak teraz, lewy, prawy, potem prawy tu. Skrzywił się już Selim, zabolało go. Cios pod lewy łokieć, prawy sierpowy. I mamy pierwszy knockdown, Selim liczony. Czy chcesz walczyć? Pyta sędzia Grzegorz Molenda. Pokiwał głową, że chce walczyć, ale tak patrzę mu w oczy, no to specjalnej ochoty do walki nie widać. Nie ma desek. Sędzia mówi, że... Wstawaj, wstawaj, nic nie było. No i teraz Samełko powie, dobrze, lewym sierpowym będzie tak... No już wie, gdzie rywala boli. Ciosy na dół. Ale powinien właśnie uporządkować teraz walkę Samełko. Lewym prostym, prawym nie dać przeciwnikowi zbliżać się, żeby nie mógł klinczować, utrzymać go w dystansie i po prostu go... O właśnie, i znokautował. Prawy sierpowy i ręcznik, proszę Państwa. Podczas liczenia to niezgodne z regulaminem. Zobaczymy, jak się zachowa. No i mamy koniec, a więc debiut Cezarego Samełki udany. Rozstrzygnął pojedynek w drugiej rundzie przed czasem. Miał rywala dwa razy na deskach, doświadczonego rywala. Przesądziły o wszystkim dwa prawe sierpowe. No ten ostatni sierpowy był rzeczywiście bardzo dobrze przygotowany. Lewy prosty z wód i prawy sierpowy. Otarł się o brodę Selima i koniec walki. I Paweł Skrzecz zadowolony, Paweł Skrzecz z uznaniem wyrażał się o ambicji tego młodego chłopaka. Podkreślał, że ma potencjał. Na pewno jeszcze wiele razy go będziemy pokazywali. Takich bokserów pojawiać się prawdopodobnie w grupie 12 Round Knockout Promotion będzie coraz więcej. Piotr Werner i Andrzej Wasilewski inwestują w nich. To jest właśnie najnowszy nabytek tej grupy, Cezary Samełko. Przypominamy, chłopak z tego Mazura Ełk, gdzie przecież wychowali dwukrotnego brązowego medalista olimpijskiego Leszka Łażyńskiego. I może już na pewno nie pójdzie w ich ślady Samełko, nie zdobędzie olimpijskiego medalu, nie pojedzie na igrzyska, chociaż teoretycznie jest to możliwe, no będą takie przepisy, że zawodowcy teoretycznie mogą startować na igrzyskach, no o tym myśli Aiba, no ale wydaje mi się, że on będzie się koncentrował na karierze zawodowej. Na razie już ma pierwszy krok za sobą. Wygrał w debiucie, wygrał z doświadczonym Rusidem Sevimem, zawodnikiem, który ma na koncie już 30 walk, 14 zwycięskich, 16 przegranych. Teraz na liście przegranych doszła kolejna walka, a więc 17 przegranych, a na stronie Samełki jedno zwycięstwo. Udany debiut. Proszę Państwa, przez formalność. A więc Cezary Samełko zwycięża w debiucie. Waga junior ciężka. Pojedynek był zaplanowany na 4 rundy. Wystarczyły niespełna 2. No i wychowanek Mazura Ełk odnosi zwycięstwo. Popatrzmy najpierw ten pierwszy knockdown. Prawy sierpowy pod lewy łokieć. Oj, boli, boli. Skrzywił się Selim. I teraz zobaczymy ten drugi knockdown. Nie, to jeszcze ten sam.
i tutaj jest ten drugi knockdown. Nie może uwierzyć Sevim. Wielkiej ochoty do walki po tych dwóch ciosach nie wykazywał, a więc teraz wywiad z Cezarym Samełko. Głos ma Mateusz Borek. Tak, tak, Czarek jest ze mną tutaj po pierwszym zwycięskim pojedynku. Powiedz, jak poradziłeś sobie przede wszystkim sam ze sobą, z tym stresem, adrenaliną, bo na pewno to jest zupełnie inne doświadczenie niż wychodzenie do pojedynku w boksie amatorskim. Myślałem, że będzie gorzej ogólnie, bo lepiej się wychodzi do takiej publiczności, jak ktoś patrzy na ciebie i dopinguje w jakiś sposób, niż jak 20 dziadków na ciebie się patrzy na jakichś mistrzostwach polskich amatorskich. Bo ogólnie co do tremy, to nie czułem za dużo, tylko zawodnik był niewygodny taki, to tam wtedy mi rosła tam jakaś trema, a tak to nie. Jesteś taki mocno zbuntowany względem działaczy Polskiego Związku Bokserskiego, względem tego, co dzieje się w boksie amatorskim. Wielokroć podkreślałeś, że czujesz się oszukany, że nie tak wyglądało sędziowanie, jak ty to widziałeś jakby ze swojej perspektywy. No masz 19 lat, my sądziliśmy, że jednak mimo, że ostatnio przegrywałeś, to powalczysz o kadrę seniorów. Ty podjąłeś jakby w życiu inną decyzję, że nie chcesz już dobijać się do kadry seniorów, amatorów, tylko w wieku 19 lat wybrałeś ring zawodowy. Wybrałem ring zawodowy, bo myślałem, że nie ma sensu już dalej walczyć, bo przecież eliminacje się skończyły. Teraz nikt nie przeszedł z eliminacji. Następne są, nie pamiętam kiedy, tam za pół roku, czy za ile. Jest nowy trener w kadrze i przez te pół roku to ja bym musiał się wiązać z tym trenerem, a nie od razu zacząć wchodzić na najwyższe trofea, nie? Także nie był nawet przygotowany, tak myślę. I zresztą w kadrze są stare stare są zasady treningowe i nie każdy trener zna mój styl i nie umie mnie rozwinąć, także wolałem zawodowstwo. Zgodzisz się z taką opinią wielu krytyków, obserwatorów, że twoje predyspozycje, twój styl boksowania bardziej jednak pasuje do boksu zawodowego, zwłaszcza twój mocny cios sierpowy i prawdopodobnie tutaj czeka cię lepsza przyszłość, bo ten twój styl, wiadomo, no nie zawsze jakby pasował sędziom, którzy jakby nie było decydują o punktacji. No właśnie, co do stylu, to nie mogłem, zazwyczaj każdy pół dystans kończył się tym, że zwracali mi uwagę, że trzymam. I takie tam, w Polsce na przykład kciuk do góry przy sierpie to jest nasada, bynajmniej w moim przypadku. Także duże ograniczenia mam w stosunku do boksu amatorskiego. Powiedziałeś, że ten rywal był niewygodny, natomiast no też widzieliśmy taki cios z drugiej minuty tej walki. Przyjąłeś taki między rękawicami jego lewy, biorąc pod uwagę, że nie był to rywal z wysokiej półki, to jednak no, pokazał ten debiut udany, zakończony wygraną przed czasem, że bardzo dużo pracy. To znaczy jak? Ja mam teraz się wypowiedzieć na jego temat, czy na swój? No na swój. To znaczy, no tak, zawodnik był niższy, a z niższymi mi się gorzej boksuje. Wolę, żeby zawodnik był wyższy. I wiesz, to nie zawsze się w życiu da wybierać, czy wyższy, no czy właśnie, niższy. Zboksować trzeba z każdym. Dlatego przeszłem wagę wyżej, nie? I chcę w jakiejś tam przyszłości iść do wagi ciężkiej, bo tam są już w ogóle kolosy do bijania. I no. Także mówię, zawodnik był niższy i nie mogłem wykorzystać swojego stylu w 100%, wchodzić w pół dystans i takie tam. No będziemy cię obserwować. Myślę, że dzisiaj dumny z ciebie cały Ełk, całe Mazury, także serdeczny Czarek, gratulacje. Pozdrowić mogę? No pewnie, dawaj. Pozdrawiam wszystkich, co za mnie trzymają kciuki, cały bar Eden, bo tam siedzą chłopaki, oglądają mnie. Pozdrawiam cały klub Boks Poznań. I wszystkich trenerów, co mi pomagali, żebym tutaj był, nie? No widzisz, orkiestra zaczęła dla ciebie grać, Górnicza, także serdeczne gratulacje, podziękowania. Państwu przypominam o naszym konkursie. Wysyłacie SMS-a pod numer 7371. Nasze pytanie dzisiaj konkursowe brzmi, czy telewizja powinna pokazywać więcej sportów walki? Wysyłacie SMS-a o treści tak lub nie, a do wygrania 10 VIP-owskich zaproszeń na KSW 17. Mariusz Pudzianowski, Mamet Halidow czekać będą na Państwa w Atlas Arenie już 25 listopada. To tyle. Na razie po kilku reklamach wrócimy do katowickiego sportu.